Grace Kelly, kiedy brała swój ślub, miała na sobie suknię z ponad 100-letnią koronką. Koronka to jest bez wątpienia wzór wszechczasów. Właśnie dlatego zdecydowałam się na taką suknię. Oczywiście ślubu nie biorę, ale suknię bardzo chętnie przymierzę. Zanim o tym, zanim jeszcze więcej będziemy mówić, jakie są trendy tegoroczne, oczywiście czas na prognozę pogody. Drodzy Państwo, będzie pięknie, bo stylistka. Cześć, Aniu. Cześć, Aga. Powiedz mi proszę, jak długo kobiety wybierają tą swoją wymarzoną suknię ślubną? Muszę powiedzieć, że za długo. Niestety mam wrażenie, że powstała taka moda, taki trend, w którym zwiedzamy salony w bardzo dużej ilości, niekoniecznie takiej, której podpowiadałby rozsądek. Mhm. Więc wydaje mi się, że 8 miesięcy to jest taki czas maksymalny, jaki czekamy na suknię, i jest wystarczający. Nie ma potrzeby, żeby przychodzić dużo wcześniej. Ale wiesz co, początkowo mówiłam, że to musi być piekielnie trudne, ale już teraz widzę, że jeżeli wypatrzysz sobie dwie, trzy perełki, tego wyboru wtedy już nie ma tak dużo. Wkładasz tą piękną, wymarzoną i nagle okazuje się, że już nie potrzebujesz więcej. Tak powinno być i tak naprawdę jest. Mhm. Tylko ty do tego podchodzisz bardzo rozsądnie, muszę powiedzieć. A często zdarza się tak, że dziewczyny chodzą po 10, a nawet po kilkunastu salonach. I dlaczego tak się dzieje, mam wrażenie? Często klientki zadają mi pytanie: proszę pani, czy ja mam się rozpłakać? Mhm. Czy to jest tak jak w telewizji? To nie tak wygląda. Nie musi tak wyglądać. Romantyczna nie trwa wiecznie. Zgadza się. I na tym na razie postawmy kropkę. Oczywiście o tym jeszcze więcej będziemy mówić. Ja sobie troszeczkę tą suknię ukochałam i tak się nią otulę. Dziękuję. Jest piękna, to prawda. Weselny dzień dobry. My od samego rana mierzymy, a dokładniej ja, suknie ślubne. I każde kolejne nasze spotkanie to dłuższy trend. Zobaczymy, na czym skończymy. A już teraz, dostojnie krocząc, przekazuję Państwu wszystkie informacje pogodowe. Informacje, które są piękne. I od razu mówię, że w sam raz na weselas. Kamila Romanow, wedding planerka. Cześć, dzień dobry. Cześć. Powiedz mi proszę, tak zdradzę, że za kulisami rozmawiałyśmy o tym, jaki jest ten najlepszy wybór. I okazuje się, że nie mówimy tutaj o trendach na suknie ślubne, tylko o to, żeby się dopasować do tematycznego wesela. To jest jeden z czynników, który jest bardzo ważny, kiedy panny młode poszukują tej idealnej sukni ślubnej. Mhm. Jeśli przyjęcie weselne i ślub odbywają się na przykład w pałacu, no to wówczas panie najczęściej decydują się na ponadczasową elegancję i klasykę. Natomiast jeśli to jest stodoła i klimat boho, no to na przykład propozycją może być taka suknia, w jakiej ty dzisiaj występujesz. Także to jest jeden z głównych czynników. Drugi to to, żeby panna młoda czuła się w tej sukni najpiękniej i żeby podkreślała jej atuty, a ukrywała te mankamenty, które jak każda z nas wie, jakieś tam mamy. W związku z tym chcemy, żeby panna młoda czuła się po prostu najpiękniej i żeby też to podkreślało klimat przyjęcia weselnego. Jest coś w tym, że mamy zdecydowanie większy luz, żeby eksperymentować, żeby te wesela były faktycznie tematyczne. Na przykład w stodole, tak jak powiedziałaś, ja jestem jak najbardziej za. Bardzo mi się podoba ta suknia i dziękuję ci niesamowicie za rozmowę. Oczywiście nie żegnamy się, widzimy. Do zobaczenia. Naszą wizytę w salonie sukien ślubnych rozpoczęliśmy od informacji, że prawdopodobnie już niedługo każda godzina w przymierzalni będzie kosztowała. Ale szczerze wydaje mi się, tak z głębi serca, że każda złotówka jest tego warta, wszystko po to, żeby wasze wesele, wasz ślub był najpiękniejszy. Ja dzisiaj jestem taką statystką, tylko przymierzam, ale rozmawiam dzisiaj też z ekspertami, z kobietą, która do tego swojego ślubu się przygotowuje. Ale zanim o tym, oczywiście czas na prognozę pogody, prognozę, które trzymam za ciebie bardzo mocno kciuki. Nieważne, jaką suknię wybierzesz, ja już wiem, będąc tutaj cię obserwując, że będziesz wyglądała jak milion dolarów, więc przede wszystkim nie denerwuj się. Baw się dobrze i niczym nie przejmuj. Zapamiętaj ten dzień do końca życia, tego ja i my wszyscy ci życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I ja również dziękuję za to, że byliście z nami. Było dzisiaj tak troszeczkę bardziej klasycznie i dostojnie niż zawsze, ale też fajnie. Do zobaczenia.